Odpoczniemy, jak pojedziemy na wakacje? Trochę odpoczniemy. Będziesz odpoczywał. Puścimy cię na piasek, ciekawe, czy będziesz go jadł. O, no, chyba tylko usiąść. A czemu nie może na piasku sobie gonić? No przecież jak na czworaka, a potem te do buzi. Będzie mi szczelał na zębach tym piaskiem, a ja jestem alergiczna na to. Robimy śniadanko. Tak. Piękne. Będziemy zapiekać w piekarniku. Mamy tutaj ser, szyneczkę. Posypię bazylią, chcesz? Tak. Czym więcej jedzenia, tym lepiej. Patrzcie, ile ma kanapek. Aż się poplucham. Patrzcie, ile ma kanapek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wczoraj było tak syto, że nawet nie zjedliśmy ostatniego posiłku, bo nie było w stanie wcisnąć. No nie. Ale chodzi za mną dzisiaj od samego rana i mówi, że go głodne. Nie mówię, że uważaj, a Mikołaj za to. Że mnie głodzisz, tylko mówię, że jestem głodny. Hello. Mikołaj za mną chodzi i podgryza mi stopy. No. Gryzie. No straszny. Trzeba mieć czyste stopy. Czystą podłogę, czyste stopy. No wszystko muszę mieć czyste. Ale zaskakująco na razie tą czystość trzymamy, ale tylko i wyłącznie dzięki komu? Robotowi. No. Mamy nowego robota do testów. Au! Ugryzł mnie teraz mnie! Mamy nowego robota do testów, będziemy go pokazywać na kanale Enjoyment, więc jeśli... Cudowny robot przy dziecku. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć nowy odcinek, to zapraszam was na ten drugi kanał. Tutaj postaramy się przypiąć. Jak już będzie, bo może ten vlog pójdzie przed tamtym... Prawda, będzie wcześniej, bo jeszcze jesteśmy w trakcie testowania. Tak, ale robot jest godny. Jest Przypomnijcie nam, że mamy tutaj dołowy z tego linka. Najlepiej myjący robot jak na razie. No bo to jest robot stricte myjący. Tak, bo to jest robot myjący, więc robi to dobrze. I mamy go oczywiście tylko do testów, bo tak się niektórzy zastanawiają, co my robimy z tymi robotami. My je testujemy dla was, żebyście wiedzieli, co kupujecie i co to wszystko tam ma w środku. Co? Chodź. No to tak będziesz w parterze leżał. No, ale ten akurat tak strasznie żałuję, że z nami nie zostaje. Że naprawdę, bo wszystko sprząta, no oprócz dywanu, bo tam trzeba było ściągać mu nakładki mopujące. Ale jak przejedzie, to ja tak nie umyję podłogi, nie? Sam sobie czyści wszystko, idę z Daleniem na pole, bo ona znowu gania tam i z powrotem, jak tylko zaczęliśmy nagrywać. Oj, jakie głośne, taki decybel. To było głośne. Puścimy Dalenię? Tu ją puścimy, co? Czekamy, aż się ser rozpuści i będziemy jeść. Na ile minut? Aż się ser rozpuści. Gdzieś 6 na razie daj, żeby nam wypikało. Tam jest termobieg, to jest zostawić termobieg. Tak, tak, bo szybciej się rozpuści. Damy mozzarellę. Mikołaj pokochał mozzarellę. Tak mama z tatą. Proszę. Najlepsze, że nauczyliśmy naszego syna robić jak cokolwiek, znaczy nauczyliśmy. No i jakoś tak się zawsze robiło, że jak coś wkłada do buzi i za każdym razem jak coś włoży do buzi, to miam. Co super się sprawdza w domu. Stwierdziliśmy, że może to być strasznie dziwne, jak pójdziemy do restauracji. Natomiast jak wciśnie coś do buzi, co w tej buzi nie powinno się znaleźć, na przykład podkładkę filtrową, no to też robi miam i wtedy wiemy, że trzeba sprawdzić, bo żeśmy mu nic do jedzenia nie dawali. No, dzięki. Grzeczny chłopczyk. Jest taki mój bystry chłopak. Ja jestem uwalony, bo oczywiście maluję ścianę. Tak, no to wszystko. Wczoraj poszliśmy spać o 1:00 w nocy. Tak. O 1:00 w nocy. I to ale nie przez tego pana. Ten pan spał od 4. Ale to nie chciałam cię, bo potem ty byś chodził, że o, jesteś zmęczony, bo co tyle siedziałeś, a ja sobie poszłam spać. Nie. Teraz nie może mi gadać, że jest zmęczony, bo ja też tyle siedziałam. Do 1:00 w nocy składałem wczoraj półkę, RTV-kę taką. To wam pokażemy też na filmie, jak ona wygląda i tak dalej. Natomiast... Wygląda zajebiście. Jeśli chodzi o te blumy, bo pierwszy raz miałem do czynienia z blumami, jeśli chodzi o prowadnicę, to siedziałem nad nimi chyba 2 godziny, żeby je obczaić, jak to ma być. A najlepsze, bo Krzyś sobie zamontował tak bluma, że zrobił nam zamiast szuflad zwykłych, to te takie odklikowe, dotykowe. To znaczy pusza, no tak. Tego pusza, no nie? Takie coś. Bo składał, bo nie wiedział w ogóle jak to ogarnąć, no nie? No i to się klikało, bo pasowało. No i jednego Bluma udało mu się wyciągnąć, a z drugim męczył się was 40 minut. Już powiedział, czy nie może, czy te kliki mogą zostać. Ja przyszłam. No to się przyszła, wzięła swoje obcęgi do skórek i wyciągła. No i wiecie, raz. Także to dowodzi tego, kochanie, tak, że żona jest ci niezbędna. Zawsze. Do życia, do pomocy, do wszystkiego, do przytulania, do wakacji. Oje! Pojedzie na wakacje. Pojedzie na wakacje. O, w końcu, czy Mikołaj będzie spał w samochodzie, czy będzie przez wszystkie godziny wy? Mozzarella? A Mikołaj, w ogóle, to wam powiem. No co? Jutro będzie pierwszy raz u babci. O, sam! I zostanie tam sam. O losie. Babcia już przygotowała huśtawkę, pokazywała nam, zdjęcie nam wysyłała. Tak. Huśtawkę taką, którą się mocuje do drzwi i się może huśtać. Tak. Więc zobaczymy, jak będzie reagował na huśtawkę, bo jeszcze nigdy nie był na huśtawce. I będzie pierwszy raz taki duży sam u babci. Uciął się w palca. Będziesz grzeczny? Grzeczny u babci? Oczywiście nie jedziemy na żadną randkę ani nic, jedziemy z załatwieniami. No ale szkoda. Pojechałabym z tą na kawę, wzięłabym cię kochanie na randkę. Wziąłbyś mnie na randkę? Tak. Tak. Zrobimy sobie mini randkę na rozwoju. Na CPL nie powodnika? Nie powiem ci. Ale ta różnica. Żadna. No. Mini randka, 10 minut. Taka szybka jak te... fast randki. Jak te fast randki przy stolikach. Fast date. Będziemy się przesiadać do tyłu. się mogą zdziwić ludzie obok. Przepraszam, mamy... Auć! Ukradłeś mnie. Przepraszam, mamy tutaj fast randkę. Pani przychodzi do tego pana obok, ja do pana. Mąż zostaje sam, ponieważ... On jest już zajęty. Tata ci ujadł mozzarelli. A teraz może sam do rączki, co? Dobra. Pokaż jak sam ładnie jesz. On ma pełną buzię. Trzymaj. Aha. Może dlatego nie chce. Mądry. No, coś dawkuje przyjemności. Chopcyk. Dostaliśmy jakieś tam pytania. I będziemy na nie odpowiadać. Znowu. I dużo pytań jest odnośnie rozszerzenia diety Mikołaja. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to tutaj pod tym filmem sobie je zadawajcie. Wiadomo, że ja nie jestem guru rozszerzania diety, tylko po prostu wy dzielicie się swoim doświadczeniem, a ja mogę podzielić się swoim. Na przykład jak nauczyć dziecię, aby sam jadł, wiecie, znaczy sam jadł, żeby wkładał sobie do buzi jedzonko, któremu tam dajecie i tak dalej, bo już to trochę ogarnęliśmy. Pokaż Mikołaj, zademonstruj, nie otwieraj paszczy, tylko teraz weź akurat. Pokaż, że mama cię nauczyła, skoro już to mama powiedziała. Masz, tu, proszę, tak, do buzi. Am. Ręce tylko. Cinaj. Zrób am. To idzie zdecydowanie wolniej niż jak karmicie dziecko, więc trzeba, pierwsza rada moja, znaczy podzielenie się doświadczeniem, załadujcie sobie pełne baterie cierpliwości. Pięknie poszło. Bierzemy się za torta. Właściwie to będzie tort dla nas wszystkich. Zwykły tort. Martusia właśnie kroi. Tak. I będziemy robić torta. Niby dla Mikiego, niby nie dla Mikiego. Też sobie coś zjemy. No. Mikołaj raczej tego sam nie wciśnie. Martusia będzie tutaj teraz wszystko kroić. Ja jej teraz pomogę, tylko mam jeden palec ucięty mocno i nie wiem, czy dam radę jej pomagać. Zobaczymy, bo na razie mnie boli. Widziała cię ciachłe, ale to już tak nie mówiła. Tak? O, na maksa. Jak tam Mikołaj? Co wcinasz? Widzę, że już zrzuciłeś. No zrzuciłeś. I co teraz będziesz jadł? O, mama dała nowe. Mam nadzieję, że to nie wyląduje na podłodze. I że tamto to był przypadek. Tak Mikołaj? Powiedz mi, że to był przypadek. Czy to było niechcąco? Prawdopodobnie było. No nie, Mikołaj. No, tylko się obrócisz. Naszym ciastem, słuchajcie, będzie arbuz. Mikołaj będzie jadł pierwszy raz arbuza. Dzisiaj już dałam pierwszy raz brzoskwinie. Siadła. Truskawki już jadł i lubi. Ale Krzyś musi mi pokroić arbuza na takie płaty. Bo ja to spartolę. Dałaś mi to odpowiedzialne zadanie, tak? No ja to wiesz, jak ja to kroję tego arbuza zawsze. No jakbym mogła tym komuś skakała, żeby go przekroić. Bo ja wychodzę z założenia, że najchętniej to bym pierdzielnęła arbuzem o ziemię i wyjadała środek. Boże, jak ja bym była pierwszym człowiekiem na planecie, to my byśmy do niczego nie doszli. My byśmy dalej walili arbuzami o podłogę. No. Podasz mi arbuza? Jest. Więc możesz odkroić takie te końcówki większe i je sobie damy do lodówki, a do tortu weźmiemy takie duże. O! Słuchałeś mnie, co powiedziałam? Tak, ale ja sobie jeszcze ukroję i taki dam, po co nam takie coś? No dobrze. Słoneczko moje śliczne. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy ja to zrobię równo, tak jak to byś chciała później poukładać, że to będzie taka krzywa pizia. Krzywa pizia! Dobra, dzisiaj mówimy krzywa pizia. Mi coś nie wyjdzie. Krzywa pizia. O, jakieś... Takie grube? Czy grubsze? Ja już to kroję, to już tak zakroję. Tak, to. Mhm. Ja zawsze normalnie, on mnie nie przestanie zadziwiać. Jak każdym razem cokolwiek on nie zrobi, to ja się pytam, jakim cudem? O, praktycznie odmuldał skórkę z tego. No, trzeba skórką już ciągnąć. Ciągnąłem, nic nie ma. Ale chodzi mi, żeby załapał konsystencję, że tak, jest taka włochata, nie? Pięknie! Jak ja to wykroję, żeby to było takie ładne. Nie mam nic takiego... Zaraz się coś znajdę. No nie ma. Nic nie ma. Muszę to tak kroić. Czekaj, znajdę ci coś. A bo to tak chcesz w ten sposób. Maleńkie, za maleńkie. Tutaj byłoby ok, no tutaj odkroję z tego, ale... Nie, czy będzie ci wygodnie. Trzymać ci go? No. To będzie kwadratowy. Ale muszę jakoś w to wejść. Mówię? Nie pod kątem, prosto nóż. Masz, rób. Trzymać ci? Trzymaj. No okej, jesteś w tym lepszy. Mamy pierwszy tortowy blat. Piękny! No, dobrze jest. To teraz potrzebujemy większe. Boże ręka. Już będzie super! O, chujowy! Daj mi chujowy. Nie, bo nie kruszy. Zobaczcie, jak Marta ładnie układa. Muszę to wypchać w środku. Oto nasz tort. Jest to owocowy ananas. Wariacja na temat owoców. Po prostu. Au, ciekawie w oko. Teraz módlmy się, abym go przeniosła na stół, bo na stole będziemy go jeść. No wyszło! No i tutaj jest Martusia, Krzysiu i Mikołaj. No. Mikołaj, będziemy jeść tort? Kto by, wiesz, nie zjadł takiego torta tak naprawdę. No. Że czasami masz ochotę tak latem tak, na takiego... jeszcze z lodówki jakby świeże, tak, świeże owocka. Mega no. Fajnie. O, Martusia da moją tutaj tą truskawkę, bo się starałem. Pięknie. To co, Marta sobie porobi zdjęcia naszego tortu i idziemy jeść. Yes. Nigdy wiem, nigdy ja tego nigdy nie odpiorę, nie ja tego w życiu nie odpiorę. Ostrężyny się spierają? Czy ostrężyny się spierają? Halo świecie. Nie mam pojęcia, czy się spierają. Wiem, że z borówkami jest problem, borówki też nie mamy. No ale taki szczęśliwy chłopak. Zobaczcie, jaki mamy tort. Yeah. Ale to zjedz tą ostrężynę. Mama zje. Ale on się ubrudził. Jakie dobre! No, ostrężyny są przepyszne. Takie jakby prosto z lasu. Ale dobre. Nawet z lasu są, prosto z lasu są takie kwaśne. O malinkę to sobie wezmę jeszcze jedną. Malinkę na później. Serce, czwarte serce. Co ci się przypomniało, jak gryznąłeś arbuza? Co? Jak siedziałem tu za litą na polu? Całaś może. Aha, no to mi się nie przypomniało. Może zostaw te ostrężyny, może zostaw. Weź mu te ostrężyny za ten, bo on ich nie je w ogóle, a tylko je, bo jemu się fajnie w rączce rozmiażdżają. Już tak ściska. No zjedz, am. Mama uwielbiała arbuz, jak była z tobą w ciąży. Spróbuj arbuza. To był główny składnik diety mamy. Mama sama wyglądała. Pamiętasz? Pamiętasz ten smak? A jakie słodkie to było. Tak? Piechota. Tak, mama jadła arbuzy właśnie, jak byłeś u mamy w brzuszku. No to już wiemy, kto przema... Ojej, spadło, proszę. A się wgryzł? No. O. Ale nie, przecież jest kwaśne, akurat ono jest fest kwaśny. Nie czujesz, że to jest kwaśne? On chyba lubi kwaśne. Kiwi to się czesie. Kiwi chyba siada najbardziej, nie? Kiwi, widziałeś? Jak kabanos. Tak, po kawałeczku trzeba gryskać. Ja zawsze chciałam, jak stwierdziłam, że jak będziemy mieć dziecko, to żeby nie było tak, o, bo się wybrudzisz, o, nie dotykaj, tylko żeby też miał z tego jakąś frajdę. Wiadomo, że trzeba monitorować, żeby nie wsadził pół arbuza do twarzy. Właśnie to robi. Arbuz. Coś w tym jest. Młody koli ci nie dam. Ale nie wkładaj aż tyle, Mikołaj, wiesz, no... O Jezus Maria. Możesz gryźć, masz zęby. Grysku, grysku. Umiesz na nich szurać. Boże, tyle cukru w tych owocach. On nie zaśnie dzisiaj. No. Ty kładź go spać. A jeszcze ananasa, ty ananasa nie próbował. Proszę. Tylko zjedz najpierw. Właściwie nie wiadomo. To coś mi dać? Nie, to niech sobie tam zostanie. To jest ostre. Zrobi bam. Bam. Ała. Aha, czyli ty chcesz rozłożyć tort na czynniki pierwsze, bo ma sobie weźmie truska. Chyba wystarczy, bo on już jest pojedzony. To tak, chwyć go, ja się przebiorę i ja go wezmę, żeby go umyć.